Dla biognostyka jest to każde działanie, które ma zmienić wielkość bądź kształt warg. W rozumieniu słowa labioplastyka i w naszej specjalności dotyczy to warg sromowych, większych i mniejszych. W ramach labioplastyki można przeprowadzać powiększenie warg. Dotyczy to najczęściej warg sromowych większych, jak też ich zmniejszenie. A to z kolei najczęściej odnosi się do warg sromowych mniejszych. Istnieją różne metody, jeżeli chodzi o zwiększanie lub zmniejszanie warg sromowych. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest zmniejszenie warg sromowych mniejszych. Stosowane są tutaj dwie metody, mianowicie pierwsza metoda polega na usunięciu, wycięciu fragmentu warg sromowych mniejszych, tego fragmentu, który jest najbardziej uwydatniony, i zeszyciu pozostałej części wargi sromowej mniejszej. Natomiast druga metoda polega na obcięciu zewnętrznej krawędzi warg sromowych mniejszych i zeszyciu tak powstałej rany. Jeżeli chodzi o wskazania do plastyki warg sromowych mniejszych, praktycznie medycznych wskazań nie ma. Poza jakimiś szczególnie wyjątkowymi przypadkami bardzo powiększonych warg sromowych. Szczególnie myślę tu o wargach sromowych mniejszych. Wskazania są najczęściej definiowane przez pacjentki, które z powodu wielkości warg sromowych mają różne problemy. Najczęściej dotyczą one różnych aktywności fizycznych, przy których wielkość warg sromowych według pacjentek przeszkadza im. Dotyczy to noszenia różnego rodzaju bielizny, która może uciskać i powodować nawet stany zapalne. Dotyczy to aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze bądź jazdy konnej, jak też wielu innych aktywności, przy których pacjentki po prostu mówią, że wargi sromowe tej wielkości, jakiej posiadają, przeszkadzają im. Jeśli chodzi o przeciwwskazania do wykonania labioplastyki, mam na myśli zabiegu zmniejszenia warg sromowych mniejszych. Praktycznie takie przeciwwskazania nie występują, poza na przykład miejscowym stanem zapalnym, który oczywiście, dopóki nie zostanie wyleczony, wyklucza wykonania takiego zabiegu. Nie wymagamy specjalnego przygotowania pacjentek do zabiegu labioplastyki. Tak jak już wspomniałem, pacjentka powinna pozostawać w poczuciu zdrowia i to jest jedyny warunek. Oczywiście, tak jak w przypadku niemalże wszystkich zabiegów chirurgicznych wykonywanych u kobiety, należy zadbać o to, żeby zabieg wykonywany był tuż po zakończeniu krwawienia miesięcznego. Zabieg labioplastyki, ciągle mówimy tu o zabiegu pomniejszającym wargi sromowe mniejsze, trwa około 30 do 45 minut.
Powrót do normalnej aktywności po zabiegu labioplastyki jest dosyć szybki. Po kilku dniach praktycznie pacjentka może wrócić do normalnej aktywności. Niemniej jednak zawsze po zabiegu zalecamy okres około tygodnia do 10 dni względnego spokoju i powstrzymywania się od aktywności fizycznej, co sprzyja niewątpliwie prawidłowemu gojeniu ran pooperacyjnych.